Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was gorąco witam. Środa, wstajemy na chwałę Bożą. Prośmy Ducha Świętego, żeby nas całych przenikał. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak posądzają Pana Jezusa o zmianę prawa. Jezus mówi, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że Pan Jezus musi się tłumaczyć. I tłumaczy się z tego, że nie przyszedł wprowadzić zmian, ale przyszedł wypełnić, przyszedł wrócić do tego, co pierwotne, przywrócić porządek miłości. Porządek stworzenia, gdzie Bóg stwarzał i po kolei wszystko było dobre, wszystko było w Bogu, ale człowiek się od tego odsunął. Pan Jezus wraca do prawa miłości, wraca do tego, co pierwotne. To my sobie komplikujemy życie przez różne zawiłości, wchodzenie w układy, trudności, które sprawiamy, rozczłonkowywanie prawa i tak dalej. A chodzi o prostotę. Po prostu bądź człowiekiem. Bądź prosty, bądź przejrzysty, bądź jasny, miły. To jest prostota. O tym Pan Jezus mówi. Nowe przykazanie wam daje, abyście się wzajemnie miłowali. I w tym się wszystko zawiera. To jest to wypełnienie, o którym Pan Jezus mówi. A faryzeusze mają obawę, przyszedł znieść prawo. Jak można mówić o prostocie, o jasności, o przejrzystości? Jak można o tym mówić? Przecież mamy mnóstwo różnych przepisów, mamy różne prawa i tego trzeba pilnować. O to przecież chodzi. Jezus wraca do czegoś, co jest bardzo proste, co jest dla każdego, do bycia człowiekiem. Do tego, co od początku Bóg stworzył świat, stworzył człowieka i wszystko było dobre. Zachęcam, żebyśmy o tym pomyśleli. Wróć do miłości. I na to wam błogosławię z całego serca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny dzień. Dużo uśmiechu, niech słońce będzie w waszym sercu. I zapraszam do modlitwy albo gorzkimi żalami. Tutaj możemy się pomodlić. A możemy też przejść do teledysku Mocnych w Duchu, który jest tutaj i mówi o miłości Bożej. Do zobaczenia.